Myślę, że od samego rana to wszystko, co się tutaj dzieje, jest taką bardzo mądrą układanką i bardzo mądrze układanym obrazem z puzzli, które Duch Święty sobie układa. Od samego początku, kiedy zaczęliśmy się modlić, te rzeczy, które dzisiaj Pan Bóg gdzieś mówił do mnie od samego rana, wybrzmiewały tu przez innych, którzy prowadzili też tę modlitwę. I wierzę, że to, co powiedziałem przed chwilą, jest bardzo ważne, szczególnie dla ludzi, którzy są w posłudze, którzy są zaangażowani w służbę innym. Czyli tak naprawdę chodzi o nas wszystkich. Może różnimy się intensywnością posługiwania. Ale chcę wam powiedzieć, że najpiękniejsze doświadczenia w mojej posłudze, takie najbardziej niezwykłe, które pamiętam, do których lubię wracać, które wspominam już parę lat, to są takie doświadczenia, kiedy naprawdę oddawaliśmy wodzę kontroli na spotkaniu modlitewnym i Duch Święty zaczął przejmować spotkanie. To były takie momenty, kiedy, wiecie jak to jest na spotkaniach modlitewnych, wszyscy zaczynamy tą samą śpiewką, przyjdź Duchu Święty i rób co chcesz, ale potem mówimy, no ale wiesz, tu już trzeba kończyć, tutaj w ogóle może tak bez przesady. Mamy swój plan, mamy swój program, mamy swój schemat. I Duch Święty, mimo że jest zapraszany, tak naprawdę jest od razu wypraszany. Wiecie, rozmawiałem niedawno z takim księdzem, który powiedział taką szokującą rzecz, w sensie miałem tego świadomość, ale sam się przyznał. Mówi, wiesz Marcin, rozmawiałem ze swoimi współbraćmi i stwierdziliśmy, doszliśmy do jednego wniosku, że jakbyśmy chcieli, my nie potrzebujemy wiary, żeby być księżmi i robić, co mamy robić, bo możemy wejść sobie w szablon i możemy wejść sobie w rutynę. Ale nie o to chodzi. Każdy z nas w naszej posłudze, jakiejkolwiek posłudze, którą pełnimy dla Boga, to jest brutalna prawda, ale niestety prawda w wielu miejscach. Nie potrzebujemy Boga, by robić rzeczy dla Boga, bo mamy swoje własne pomysły. I dlatego dzisiaj w Kościele często w różnych miejscach widzimy posuchę, bo bardziej ufamy swoim programom, schematom, przyzwyczajeniom, nawykom i tak dalej, niż prowadzeniu Ducha Świętego. A kiedy Duch Święty zaczyna się poruszać, owocem zawsze jest jakieś niezwykłe dobro. Owocem zawsze jest coś, czego nie byłbyś w stanie wyprodukować z ciała, mówiąc slangiem świętego Pawła. Nie byłbyś w stanie wyprodukować rzeczy, które jest w stanie uczynić Duch Święty, kiedy przychodzi. I myślę, że największym naszą potrzebą jest to, by zrozumieć, by nasze starania doprowadziły nas do tego, by wskoczyć do rzeki. Bo ta rzeka, jak wczoraj śpiewaliśmy, daje nam życie. Amen? I dzisiaj, kiedy się modliliśmy tutaj, wstaliśmy trochę jak zombie, znaczy ja wstałem przynajmniej trochę jak zombie, tak chodziłem, mówię, Boże, gdzie jest w ogóle woda? Dajcie mi wodę, gorąco. I poszedłem sobie do samochodu. I tak sobie wracałem, właśnie gdzieś się tutaj modliłem. Mówię, Panie, daj mi siły, bo jeszcze rano do końca nie wiedziałem, co będę do was mówił. I Pan Bóg zaczął mówić do mojego serca i zaczęliśmy się modlić z zespołem i przyszła taka radość, wiecie, zacząłem się modlić o radość i przyszła taka radość, że musiałem się ogarniać, żeby dziwnie nie wyglądać trochę podczas modlitwy. I przypomniała mi się taka właśnie historia, kiedy, pamiętam, prowadziłem kiedyś warsztaty z modlitwą, modlitwę o uzdrowienie dla diecezji radomskiej, tam dla odnowy. I była sala pełna właśnie animatorów, liderów, wszystkich, wiecie, VIP-ów, bossów i tak dalej. No i była ostatnia konferencja o Duchu Świętym i zacząłem mówić o Duchu Świętym i zwykle po tej konferencji mamy taki czas, żeby modlić się o przyjście Ducha Świętego. No i ja tak trochę wprowadzałem tam ludzi, co się dzieje, kiedy Duch Święty przychodzi, co się może stać, kiedy Duch Święty przyjdzie, że może przyjść tak, ale nie musi, bo Bóg jest Bogiem. Jedni mówią, że Bóg przychodzi tylko w ciszy. W wieczerniku Bóg zaprzeczył podobno samemu sobie, bo przyszedł w huku. Więc mówię, ludzie, Bóg chce przyjść jak chce, to przyjdzie jak chce. Pozwólmy Bogu być Bogiem. Chce przyjść w ciszy, przyjdzie w ciszy. Chce ci potrząsnąć chałupą, to ci potrząśnie chałupą. A my mamy teraz skrajności w kościołach. Jedni są od trzęsienia chałup i to jest jedna skrajność, a drudzy są tylko od tego, że nie można nic mówić, bo Duch Święty działa tylko w ciszy. Ja myślę, że życie w Duchu Świętym jest bardzo dynamiczne. Ludzie czasami, wiecie, patrzą na nas, na charyzmatyków i myślą, że to takie emocje same, że my się nie potrafimy w ciszy modlić. Połowa mojej wspólnoty jeździ na rekolekcje ignacjańskie, gdzie tydzień siedzi się w ciszy, na adoracji ze Słowem Bożym. I to nie przeszkadza nam być żywiołowymi charyzmatykami w różnych innych miejscach. Jezus jest i barankiem, i lwem.
i tym, który był bezbronny, dał się zabić, i tym, który kiedy ryczy, piekło drży. I diabeł ma cofkę. I się boi, bo słyszy ryk lwa z pokolenia Judy. O tym mówi święty Jan w Apokalipsie. I byliśmy na tym spotkaniu, gdzie miałem głosić właśnie o Duchu Świętym, zacząłem głosić o Duchu Świętym i nagle w trakcie, wiecie, stałem sobie za ambonką, grzecznie, i nagle w trakcie głoszenia, mówienia o Duchu Świętym, słyszę, że z tyłu sali, bo było kilkaset osób, z tyłu sali ktoś się zaczyna śmiać. I potem ktoś drugi się zaczyna śmiać. I trzeci. Mówię, trochę mi tutaj krecią robotę robią na konferencji, ale moja pierwsza myśl była taka i pierwsza moja modlitwa w sercu. To jest w ogóle fajne, jak jesteś, gdzieś głosisz słowo. Nie wiem, czy niektórzy z was tak mają, ja tak mam, że ja sobie myślę coś, a gadam w ogóle co innego, więc mam dwa światy swoje w głowie. I tak mówię do ludzi konferencji i sobie myślę w głowie. Mówię, Boże, jeżeli to jesteś Ty, jeśli to jest Twoje działanie, to ja kończę konferencję, bo widocznie przynudzam. I Bóg już jest znudzony tym, co gadam i zaczął sam działać. Albo jest druga opcja, bo też się zastanawiałem, czy 10 minut wcześniej na konferencji nie powiedziałem suchara z opóźnionym zapłonem, który wybuchł 10 minut później u kogoś. Znacie takie żarty czasami, że ktoś sobie po 10 minutach uświadomił, o co chodziło. Ale mówię, nie było czegoś takiego akurat wtedy. I nie wiedziałem. Mówię, i pomodliłem się wtedy trochę niebezpieczną modlitwą. Dzisiaj wiem, że to była niebezpieczna modlitwa, bo mówię tak, Duchu Święty, jeśli to jesteś Ty, to daj mi poczuć, daj mi doświadczyć. Pokaż mi, że to Ty. I wtedy zmieniamy plan. I to był pierwszy i jedyny raz do tej pory w moim życiu, kiedy stałem za ambonką, mówię i nagle mówię, oho! Zacząłem po prostu, nogi mi zaczęły mięknąć. Czułem się, jakbym, nie wiem, tracił kontrolę trochę nad swoim ciałem, jakbym trochę już był po dobrej imprezie. I mówię, w trakcie głoszenia, nie? Duchu Święty, nie profanuj naszego spotkania. I w pewnym momencie jego obecność przyszła tak namacalnie, potem mi mówili, Marcin, wyglądałeś, jakbyś naprawdę był po imprezie. I jego obecność, jakby nie byłam bąki, nie byłbym w stanie ustać. Jego obecność zaczęła dotykać ludzi i słuchajcie, przyszło takie namaszczenie i moc Boża. Ja powiedziałem, nie kończę konferencji, iPad się wyłączył. Wie Duchu Święty, czyń co chcesz. Ludzie zaczęli upadać na podłogę w całej tamtej sali i wystarczyło, że przechodziłem przez środek i ludzie na prawo i lewo upadali. Nikt nie kładł na nikogo rąk i doświadczali mocy Bożej. I to było tak święte doświadczenie, bo tu nie chodzi o to, by powiedzieć, żeśmy kurczę, na chwilę mieli emocje jakieś niesamowite, a potem wszystko klapło. Ja pamiętam, że do momentu wieczornej posługi w katedrze radomskiej przez półtorej godziny, jak jechaliśmy gdzieś na miejsce, ja z nikim nie zamieniłem słowa, bo to było zbyt święte, co się we mnie działo. I kiedy braliśmy kolegę ze stacji, bo przyjechał pociągiem, wsiadł do auta i powiedział mi dopiero dwa dni później, Marcin, kiedy wsiadłem do waszego auta, tam był Bóg. On czuł tą świętość, czuł obecność Boga. I to są niezwykłe doświadczenia, kiedy ty masz ochotę po prostu cofnąć się i powiedzieć, to już nie jest moje spotkanie. To już co się tu dzieje, to nie jestem ja, to nie jest moje. Czasami to wygląda kontrowersyjnie. Czy wieczernik nie wyglądał kontrowersyjnie? Wieczernik podzielił ludzi na dwie grupy. Nie wiem, czy się kiedyś nad tym zastanawialiście. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, fragment, który czytałem, czyta się, każdy z nas to słyszał na bierzmowaniu. Zawsze w Zielone Święta czytamy ten fragment. Kiedy Duch Święty zstępuje, nagle przychodzi jak szum wiatru, jak huk. Że cała Jerozolima gdzieś zbiega się, bo nie wiedzą, co się dzieje tam na tym piętrze, co się dzieje w tym miejscu. I przychodzi Duch Święty na apostołów, na uczniów, na Maryję i wszyscy zaczynają mówić w językach. Maryja również. Zaczynają mówić w językach, zaczynają w charyzmatyczny sposób wielbić Boga. Oni się zastanawiają, co się dzieje. I to był podział na dwie grupy. Na ludzi, którzy byli wewnątrz i na ludzi, którzy byli z zewnątrz. Ci wewnątrz przeżywali coś, co my wspominamy po tych 20 wiekach dalej. I wracamy do tego miejsca jako do źródła życia Kościoła. I Kościół i tamto spotkanie podzieliło się również na tych, którzy byli z zewnątrz, którzy patrzyli na to i mówili, to są niepoważni ludzie. Upili się młodym winem. Drwili z nich, mówi słowo. I wiecie, Bóg nam nie obiecuje, że idąc w Duchu Świętym będziemy szanowani przez wszystkich.
Mamy te czytania wczoraj, przedwczoraj, Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, gdzie Jezus posyła, mówi o wielkich znakach, które uczniowie będą czynić w Jego imię, ale mówi również o tym, że posyła ich jak owce między wilki. Odrzucą was, nie przyjmą was. To jest część Ewangelii. Ale kiedy żyjesz w Duchu Świętym, nawet kiedy przechodzisz przez ciemną dolinę, jakiś smutek, który próbuje cię zaatakować z zewnątrz, w środku niesiesz radość i jeden z psalmistów mówi, kiedy przechodzisz wtedy przez dolinę płaczu, przemieniasz tą dolinę płaczu w dolinę radości i stajesz się człowiekiem, który daje radość, który idzie do pracy, a w pracy wszyscy w depresji. Przynosisz radość, którą masz w sobie, ta rzeka w tobie płynie i nagle miejsce, w którym pracujesz, jest pełne ludzi, którzy zaczynają na ciebie patrzeć i pytają, skąd ty to masz, człowieku, daj mi to. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, gdzie ludzie przychodzą do was w normalności, gdzieś w codzienności życia i pytają, skąd ty to masz, daj mi to. To jest najlepsza ewangelizacja. Kiedyś nad morzem, miałem takich parę sytuacji w życiu, które dobrze pamiętam, kiedyś nad morzem, to był początek mojej drogi z Bogiem, ale dużo spędzałem czasu na uwielbieniu Boga. Szedłem na plażę, może to dla mnie to świadectwo, bo jadę dzisiaj na plażę. Pamiętam za każdym razem, kiedy wychodziłem, kiedy rodzina szła na plażę, ja zamykałem się na 2 godziny w pokoju, mówiłem, będę teraz 2 godziny wielbił Boga i czytał Słowo i dopiero wtedy idę na plażę, bo chcę tam iść w obecności Boga. I któregoś razu przychodzi do mnie szefowa tego całego ośrodka i mówi, Marcin, słuchaj, ostatnim razem, jak tu byłeś, przyszła do mnie kobieta i ty wychodziłeś akurat wtedy na plażę, czyli wychodziłem z modlitwy, ona o tym nie wiedziała. Przychodzi do mnie jakaś kobieta, która wynajmuje od nas pokój i pyta, kim jest ten chłopak? A ona mówi, no przyjechał jakiś ze Skierniewic. O co pani chodzi? Kim jest ten chłopak? Bo on ma taki pokój w sobie, że ja muszę to mieć. I to była ewangelizacja bez słowa. Po prostu wyszedłem z miejsca spotkania z Bogiem, z miejsca uwielbienia, gdzie Jego pokój, Jego radość, Jego obecność mnie wypełniała. I Bóg zaczął głosić się sam. Ty po prostu szedłeś, robiłeś swoje, a obecność Boga dotykała tych ludzi, dotknęła tę kobietę. I to jest realne, słuchajcie, to jest możliwe, to jest dostępne. Ja zawsze, kiedy myślę o ewangelizacji, patrzę na Maryję. Bo Maryja podnosi nam tak poprzeczkę w ewangelizacji, że my jesteśmy daleko, daleko, daleko. Bo nam się ewangelizacja kojarzy, wiecie z czym? Z tym, że przyjdziemy, powiemy komuś suchą informację i sobie pójdziemy. I zwykle się przyzwyczajamy, że nic się w życiu człowieka nie zmienia. A Maryja co robi po przyjściu Ducha Świętego, kiedy już niosła Jezusa w swoim łonie? Ona była tak podekscytowana tym, co się dzieje, że poleciała parę ładnych kilometrów do Elżbiety. Idzie do Elżbiety i jest napisane, że jedno słowo pozdrowienia wystarczyło, żeby Elżbieta i Jan Chrzciciel w jej łonie byli napełnieni Duchem Świętym. To jest ewangelizacja. Niesiesz nie informację, a obecność. Amen? Niesiesz nie informację o Jezusie i nie twoje słowa są jedynie jakimś zewnętrznym znakiem tego, że gdzieś tam jesteś w jakiejś dziwnej subkulturze. Ale kiedy wchodzisz w jakieś miejsce, obecność Boga jest uwalniana i ludzie czują, że jesteś inny, że jesteś nie z tego świata, że niesiesz coś, co oni sami chcą mieć. I o tym chcę dzisiaj mówić, o tym jak to, co robiliśmy przed chwilą z zespołem, o tym jak modlitwa uwielbienia jest ważną częścią człowieka, który chce, żeby jego życie stało się uwielbieniem. I o tym chciałbym wam powiedzieć i podzielić się trochę swoim świadectwem. Do której mam czas w ogóle? Bo drżę. Mów. Mówisz po polsku czy po angielsku? 10:30, dobrze. Myślę, że damy radę. Wierzę w to, że uwielbienie jest bramą do życia w Duchu Świętym. Uwielbienie z jednej strony jest naszą odpowiedzią na to, co Bóg czyni w naszym życiu. Kto z was doświadczył wczoraj obecności Pana Boga tutaj wieczorem? Więc jeśli doświadczyłeś obecności Pana wczoraj tu wieczorem, to twoją naturalną reakcją dzisiaj rano powinno być to, że przychodzimy Go wielbić. Ale uwielbienie nie jest tylko odpowiedzią. Uwielbienie jest również zaproszeniem Boga do mojego życia.
Czyli kiedy uwielbiasz Boga, nie tylko wielbisz Go za to, co zrobił i za to, kim jest i w ogóle, ale uwielbiając Boga, tworzysz lądowisko dla gołębia. Tworzysz lądowisko dla Boga, który chce wylądować w twoim życiu, dla Ducha Świętego, który chce przyjść. I uwielbienie, kiedy jesteś w modlitwie uwielbienia, ono otwiera cię na rzeczy, które czyni Bóg. I wiecie, kiedy my zaczynaliśmy wspólnotę, to było jedno z pierwszych nauczeń, które usłyszeliśmy, że jeśli chcesz żyć w Duchu Świętym, stań się człowiekiem uwielbienia. Jeśli chcesz, żeby w twojej wspólnocie poruszał się, działał Duch Święty z mocą, to znajdź wspólnotę, w której poświęca się czas na uwielbienie, a nie traktuje się uwielbienia jedynie jako piosenkę na wstęp do nauczania. I stwierdziłem, no nie ma takiej wspólnoty w naszej okolicy, mieliśmy tam po 16 lat, mówię, robimy swoją wspólnotę. I zaczęliśmy wspólnotę jako po prostu grupa szalonych 15-16-latków, grupa to za duże słowo, była nas dwójka albo trójka. Była gitara, kolega nie umiał grać na gitarze i był kolega, chyba ten sam, który śpiewał i nie umiał śpiewać. I największym dramatem to była dezewangelizacja, że tak powiem, tworząc nowy wyraz. Jak ktoś wchodził, wiedzieliśmy, że zaraz wyjdzie i raczej nie wróci. Bo nie było niczego, na czym mógłby się zahaczyć. Po prostu przez pierwsze lata, my przez godziny, dwie, trzy pod salką parafialną, czy w salce parafialnej pod schodami do jadalni księży, uwielbialiśmy Boga i księża się zastanawiali, co tam się w ogóle odbywa, o co chodzi, oni tylko śpiewają przez dwie godziny. My zaczęliśmy łapać to nauczanie ze Słowa Bożego, że uwielbienie to nie jest koncert, że tu nie chodzi o śpiewanie piosenek, ale tu chodzi o poddawanie życia Bogu, a to się wyraża w ten sposób. I wierzę w to, wiecie, że wszystko, co dzisiaj w moim życiu jest, to co ja widzę w moim życiu dzisiaj, Boga w działaniu, Boga w akcji, że to jest owocem, tych wielu lat w uwielbieniu, wielu lat modlitwy uwielbienia. I chciałbym, żebyśmy poszli do takiego jednego fragmentu, na którym oprzemy to, o czym teraz mówimy. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 4 rozdział. Jeśli macie Słowo Boże, możecie otworzyć Jana 4 rozdział od 1 do 4 wersetu. To jest historia o Jezusie i o Samarytance. Kojarzycie pewnie? To jest historia, w której Jezus mówi o tym, jak stać się człowiekiem uwielbienia. Jezus mówi o tym, kogo szuka Ojciec? Jakich ludzi chce mieć Ojciec? Widzę konsternację na niektórych twarzach, gdzie jest Jana 4. Jana 4 jest po Jana 3, jakbyście szukali. I przed 5. Pierwsze 4 wersety mówią tak. A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. I od 19 wersetu. Zrobię mały przeskok, bo to jest długa historia. Wtedy Jezus, pamiętacie, idzie w południe do studni. W południe tam zwykle nikt nie chodził do studni. Nagle widzi kobietę. Ta kobieta jest Samarytanką. Żydzi nie gadają z Samarytanami, Samarytanie z Żydami. On w ogóle mówi do kobiety. Żydom to nie wypadało. Więc Jezus łamie wszystkie w ogóle konwenanse, wszystkie polityczne prawa i Jezus ma to generalnie w nosie, bo wie, co chce uczynić Ojciec. Wielu ludzi pilnujących prawa już by się oburzyło i powiedziało: heretyk. A Jezus czyni to, co czyni Ojciec. Jezus wie, co chce zrobić. I kiedy on zaczepia ją, zaczynają mówić o wodzie, to jest w ogóle genialna historia o ewangelizacji. Jak ewangelizować, nie? Zaczyna się o wodzie, tutaj daj mi się napić, pić mi się chce. Znam takich ewangelizatorów, którzy potrafią zacząć od Snickersa i skończyć na Jezusie. Sam takie rozmowy czasem prowadzę. Jestem głodny, to może ci coś kupię. No dobra, to masz moją kanapkę. O, dlaczego dałeś mi kanapkę? Wiesz, bo Pan Jezus zmienił moje życie i się kończy na Panu Jezusie zawsze. To jest zawsze dobry sposób. Jezus zaczyna mówić o wodzie.
I wchodzą w tą rozmowę, ta kobieta jest szokowana. I Jezus w pewnym momencie mówi do niej, idź po swojego męża. Ona mówi, nie mam męża. A Jezus mówi, wiem, bo miałeś 5 mężów, a ten, z którym jesteś, nie jest twoim mężem. I myślę, że to jest ten moment, kiedy ona się orientuje, zresztą Jan mówi o tym, to jest ten moment, kiedy się ona orientuje, że nie rozmawia ze zwykłym człowiekiem, rozmawia z prorokiem i później okazuje się, że znalazła Mesjasza. I od 19 wersetu czytamy, rzekła do niego kobieta, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, wierz mi kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. To jest w ogóle pierwsza lekcja o uwielbieniu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, Jezus mówi. Zobaczcie, jaka wielka i ważna zasada jest w tym wersecie. Prawdziwe uwielbienie jest dopiero wtedy, kiedy wiesz, kogo czcisz. Fałszywa religijność polega na tym, że ludzie wchodzą w kult, ludzie wchodzą w jakąś adorację, ludzie wchodzą w jakieś zewnętrzne formy pobożności, mijając się z sensem, mijając się z celem, mijając się z osobą, którą mają poznać. Dopiero kiedy poznajesz Boga, jakim jest, prawdziwie możesz Go wielbić. Amen? Jeśli nie masz doświadczenia Boga, jeśli ludzie nie mają doświadczenia Boga, to nie są w stanie prawdziwie wielbić Boga, ponieważ są jak Samarytanka. My czcimy to, oni, wy czcicie to, Jezus mówi do niej, czego nie znacie. Im mocniejsze, żywsze, aktualne, jeśli jest twoje doświadczenie miłości Pana Boga, twoje uwielbienie będzie zawsze świeże, nowe i prawdziwe. To jest ważna zasada w uwielbieniu. Czcisz Boga taką miarą, jaką miarą Go poznałeś. I Jezus mówi tak. Nadchodzi jednak godzina, a nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Inne tłumaczenie mówi, takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Jezus robi tutaj coś, co myślę dość mocno miksuje mózgi ludzi, którzy są w tamtejszej kulturze. Ta kobieta mówi, gdzie mam czcić Boga, skoro jesteś prorokiem, powiedz mi, wy Żydzi czcicie Go w Jerozolimie. My, Samarytanie, czcimy Go na górze. Gdzie mamy Go czcić? A Jezus mówi coś zupełnie innego. Wiesz, słuchaj kobieto, tu nie chodzi o to, gdzie będziesz Go czcić. Bo nie chodzi już, przychodzi godzina, nawet już jest, gdzie nie chodzi o miejsca, gdzie nie, obecność Boga nie jest zarezerwowana do jednego miejsca. Obecność Boga, już jest ta godzina, jest dostępna dla czcicieli, którzy czczą Go w duchu. A jeśli w duchu, to znaczy, że nie jest to ograniczone do miejsca. I doświadczenie Boga z Jezusem jakby zmienia się w taki sposób. Żydzi do tej pory myśleli właśnie, że tylko w świątyni, raz na jakiś czas mogę doświadczyć obecności Boga. Jezus przychodzi, to się dzieje w Jego śmierci później, kiedy pamiętacie, jest ten znak bardzo wymowny, gdzie zasłona jest rozdarta, kiedy Jezus umiera. Zasłona, która oddzielała tą świętość wielką Boga od tego grzesznika, który jest tak daleko, że do Boga podejść nie może. Kiedy Jezus umiera, zasłona się rozdziera i to jest proroczy znak tego, że obecność Boga jest dostępna dla każdego z nas 24 godziny na dobę. Amen? Że możesz doświadczać obecności Boga, spotkania z Nim od poniedziałku do niedzieli, w dzień i w nocy. I Jezus zmienia w ogóle mentalność, zmienia myślenie tej kobiety. I ten fragment jest dla mnie genialny, bo on ukazuje, że nasze uwielbienie Boga jest uwielbieniem Boga wtedy, kiedy zaczynamy żyć w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. Święty Paweł mówi o tej walce, że jest walka między człowiekiem cielesnym a człowiekiem duchowym. Że człowiek cielesny chce jednego, człowiek duchowy chce drugiego. I kiedy stajesz się człowiekiem uwielbienia, zaczynasz Boga wielbić, nagle te pragnienia, duchowe pragnienia w tobie zaczynają ożywać.
Twój duch chce być bardziej, no właśnie, być tym, który prowadzi Twoje życie i masz w sobie takie pragnienie, by to już nie to, co cielesne, nie to, co ziemskie Cię prowadziło i Tobą kierowało, ale to, co duchowe. I stajesz się człowiekiem duchowym, człowiekiem, który zaczyna odbierać od Boga rzeczy, człowiekiem, który zaczyna odbierać bodźce od Boga. I wtedy dokonują się dzieła Boże. Pamiętam, jak byliśmy kiedyś na uwielbieniu w Skierniewicach i w trakcie już pod koniec uwielbienia, kiedy już mieliśmy kończyć, nagle usłyszałem głos w moim sercu Boga, który mówi: niech ktoś pójdzie do moich dzieci, które mnie nie znają. A jak słyszysz głos Boga, który mówi: niech ktoś pójdzie, to zgadnij, do kogo Bóg mówi. Brawo. Zagadka rozwiązana. I powiedziałem potem moim przyjaciołom ze wspólnoty: słuchajcie, ja wierzę, że Bóg chce, żebyśmy poszli w jakieś miejsce ewangelizować młodych. I od razu pojawiła mi się myśl: idziemy nad zalew. Tam zawsze jest masa młodych, piwko, kobiety, wino i śpiew generalnie, nie? Niektórzy mówią, że to jest opis kościoła, nie? Kobiety, wino i śpiew. Jakaś prawda w tym jest. I słuchajcie, stwierdziliśmy, że mówię: Boże, jeśli to jesteś Ty, potwierdź mi to, pokaż mi to. Jeśli to jest poruszenie od Ciebie. I nagle przychodzi do mnie kolega i mówi: Marcin, miałem sen, widziałem Cię tak młodzieżowo ubranego, jak idziesz do młodych. Ja mówię: to jest dla mnie potwierdzenie. Poszliśmy do młodych, stanęliśmy na parkingu i mówię: Boże, nie wiemy, co teraz robić. Najgorzej, jeśli chodzi po swoich osiedlach. Więc powiedz nam, do kogo mamy iść i co mamy zrobić. I pamiętam, jak staliśmy na parkingu, wzięliśmy kartkę i długopis, zaczęliśmy modlić się w duchu i pytać: Duchu Święty, kogo chcesz dotknąć? I zaczęliśmy zapisywać słowa poznania, które wierzyliśmy, że przychodzą do nas z inspiracji od Ducha Świętego. Wypisywaliśmy nazwy chorób i poszliśmy z kartką do młodych. To było trochę stresujące, bo tych młodych tam były setki, wszyscy z browarami, w ogóle każdy gdzieś w swoim świecie, a my szliśmy z Jezusem i z tym, co wierzyliśmy, że Duch Święty pokazał nam, co mieliśmy zapisane. I słuchajcie, poszliśmy tam. I teraz pytanie, kto ma pierwszy podejść, nie? Nas było kilku. Wziąłem tylko kilku facetów, bo nie wiedzieliśmy, jak to się skończy. Poszliśmy w czwórkę czy w piątkę. Podeszliśmy do pierwszego stolika i mówimy do nich: cześć, słuchajcie, jak się macie? Oni się tam przywitali. Mam takie pytanie: czy nie macie jakiegoś problemu ze zdrowiem? Więc oni trochę zdziwieni, bo to nie jest szablon pytań nad zalewem przy browarze. No i tam się zaczęli żartować, że on ma z głową i tak dalej. Ja mówię: dobra, okej, wiem, ale czy nie macie jakiegoś problemu ze zdrowiem? I wyciągnęliśmy tą kartkę. I oni tak czytają, on mówi: to jest moje, a to jest moje. To jest moje, skąd wiedzieliście? Co im mieliśmy powiedzieć? Pan Bóg nam na parkingu powiedział? I mówię: słuchajcie, krótki układ, wiem, że macie swoje plany na wieczór, robimy prostą akcję. Dajcie nam 40 sekund, my się pomodlimy i zobaczycie, czy ból i problem, który był wcześniej, będzie dalej. Stoi układ, umowa, mówią: ale tutaj? Mówię: no tak, tutaj, co macie do stracenia? I tak tu siedzicie i pijecie piwo. Mówią: no dobra. I był pierwszy chłopak, pamiętam, z jakimś problemem chyba z biodrem i on nie mógł się schylać od długiego czasu bez bólu. Położyliśmy na niego ręce. Pomodliliśmy się bardzo krótko: Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że bardzo Go kochasz, że przelałeś swoją krew, żeby On był zdrowy. Niech w Twoje imię ten problem będzie uzdrowiony. Niech przyjdzie Twoje uzdrowienie. Mówimy: amen. Mówię: sprawdzaj. On tak zaczął sprawdzać, zrobił takie oczy i nie powiedział: chwała Panu, powiedział to slangiem młodzieżowym: ja pie. My mówimy na to: chwała Panu. I ja mówię: jak to się stało? Ja mówię: dawajcie drugiego. I słuchajcie, szliśmy, Bóg uzdrawiał jednego po drugim. Jednego po drugim. Była jedna fajna historia, jak był chłopak, który nie miał czucia w swoim palcu od, nie wiem, czy to nie było od urodzenia, bardzo długo to było i to w ogóle jest ciekawe też. Jego znajomi robili sobie taką z niego zabawę, bo sprawdzali, czy nie udaje. Brali butelkę po piwie i walili mu w tego palca. No i on nie reagował. I ja już nie byłem na tym wyjeździe, bo okazało się, że później ja chodziłem kilka razy i zacząłem wyjeżdżać na moje posługi i młodzi z mojej wspólnoty zaczęli chodzić sami.
dotarli do setek młodych w całe wakacje. I ludzie jak patrzyli na nich, mówili, to ci od Jezusa. I mówią, że pomodlili się z tego chłopaka i chcieli sprawdzić, czy dalej jest problem. Więc jego znajomi wzięli butelkę i jak go sieknęli w tego palce, jak krzyknął wtedy, to wiedzieli, że to nie było możliwe. I wiecie, takie znaki Bóg zaczął czynić dla tych młodych. Dlaczego wam o tym mówię? Bo to wyjście, te cuda, te uzdrowienia miały swój początek w miejscu uwielbienia. Kiedy stawaliśmy przed Bogiem, nie po to, żeby coś uzyskać, osiągnąć, ale po to, żeby po prostu z Nim być. To z miejsca uwielbienia rodzą się największe rzeczy, które Bóg chce czynić. To w miejscu modlitwy rodzi się wszystko, co później ma wpływ na kraj, na świat, na Kościół. Ja kiedy się nawracałem, miałem pragnienie w sercu. Jedynie pragnienie, Boże, daj mi być w środku tego, co czynisz w naszym kraju, za każdą cenę, którą trzeba będzie zapłacić. I wiecie, co było sposobem dojścia do tego miejsca? Życie w modlitwie i życie w uwielbieniu. To kiedy wracałem ze szkoły i nie szedłem z kumplami teraz gdzieś, tylko zamykałem się w pokoju i mówiłem, Panie, to jest Twój czas, idę Cię wielbić. Kiedy na długich przerwach w liceum, przez 2,5 roku na długich przerwach braliśmy kluczyk od salki i uwielbialiśmy Boga w salce. Ktoś, pamiętam, raz wszedł do naszej salki i pyta, co Wy robicie? Mówi, modlimy się, a o co? A o nic. Jakby, ale jak to o nic? No, ktoś nie rozumiał, że my chcemy po prostu żyć w obecności Boga. Dlatego poświęcamy swój dzień. I ludzie czasem patrzą na tą posługę dzisiaj i mówią, a u ciebie to takie wszystko lajtowe. Tu cudzik, tam jakieś coś, tam w ogóle żadnego krzyża. Znacie te teksty. U was to nie ma żadnego krzyża. To zapraszam do mojego życia parę lat wstecz. Kiedy 16, 17, 18, 19 latek, każdy swój wolny czas daje Bogu, żeby Go uwielbiać. Braliśmy śpiwory, jechaliśmy na nocne modlitwy 12-godzinne. Rano byliśmy tylko ze zdartym gardłem i to była inwestycja w rzeczy, które Bóg chce uczynić później. I to, co się dzieje dzisiaj, to, co się działo przez moje życie przez ostatnie lata, to nie jest przypadek, ja wiem. To jest łaska Boga, ale z którą trzeba było współpracować. I uwielbienie jest właśnie takim miejscem, w którym z Bogiem współpracujemy. Bardzo mnie dotyka to, co jest napisane w Jana 4 rozdziale od 1 do 4 wersetu, w tej pierwszej części czytaliśmy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na takie jedno zdanie. Że trzeba mu było przejść przez Samarię. To jest takie bardzo niepozorne zdanie w tym fragmencie Ewangelii. To znaczy, Jezus wiedział, że ma przejść przez Samarię. Skąd to wiedział? Bo miał doskonałą relację z Ojcem. Jezus wiedział, co czyni Ojciec. Jezus był prawdziwym czcicielem. Słuchajcie, skoro Słowo Boże mówi, że Ojciec szuka czcicieli, to znaczy, że skoro ich szuka, to nie ma ich wielu. Jest wielu wyznawców Jezusa, którzy czczą Go jakąś zewnętrzną formą swojej pobożności. Ale Bóg nie ma wielu ludzi, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Bóg nie ma wielu ludzi, którzy dają Mu się prowadzić w codzienności, by iść za Jego poruszeniami. I Bóg szuka takich ludzi. Bóg chce z naszej strefy chwały, z naszych wspólnot, chce ludzi, którzy będą Mu posłuszni, bo nasze posłuszeństwo jest wyrazem uwielbienia Boga. Nie ma większego wyrazu uwielbienia Boga jak nasze posłuszeństwo. Nie ma piękniejszej pieśni uwielbienia, niż kiedy wyjdziesz z tego spotkania i zrobisz to, co Bóg cię prosi. Kiedy będziesz czytał Słowo i zobaczysz, że twoje życie nie wygląda jak to, co jest napisane w Słowie. Kiedy dostosowujesz swoje życie pod to, co czytasz w Słowie, to jest uwielbienie Boga i stajesz się czcicielem w duchu. Zaczynasz żyć w duchu i zaczynasz być poddany Duchowi Świętemu. Wiecie, do takiego życia Bóg nas zaprasza. Mnie się przypomina taka historia, kiedy byłem w Warszawie. To była też kolejna lekcja, którą dostałem, bo miałem dwa spotkania w Warszawie w jednym tygodniu. Jedno było na wielką skalę, drugie było małe. I pomyślałem sobie, Bóg będzie pewnie działał na tym wielkim spotkaniu, a to małe jakieś tam będzie. A to, o czym wam powiem, zadziało się na tym małym spotkaniu. Nie wiem, czy słyszeliście historię o 9-letnim Jasiu. Ktoś z was słyszał? Może oglądaliście Pytanie na śniadanie, bo później daliśmy tam świadectwo, że w ogóle też dotarło w wiele miejsc. Za chwilę wam o tym powiem.
Była masa ludzi. Ludzie wychodzili w ogóle, nie mieścili się w kościele. Było wiele dzieci, które krzyczały, więc to było wielkie rozproszenie na tamtym spotkaniu, bo dzieci się ciągle darły, krzyczały, nie wiedzieliśmy, czy będziemy się słyszeć. I kiedy kończyła się liturgia, ja wyszedłem, żeby głosić słowo tak jak teraz i nagle usłyszałem poruszenie w sercu. Nie głoś teraz konferencji, teraz się pomódl. Więc w posłuszeństwie duchowi, mimo że to było wbrew mojemu szablonowi, pomodliłem się i poczułem, że mam się modlić za osoby, które mają taki ból w swoim ciele, że nie będą w stanie wytrzymać reszty spotkania. I chodziło o jakieś problemy z kręgosłupem. Mniej więcej, jakoś to nazwałem. I na spotkaniu był młody Jasiu, 9-letni Jasiu, który przyjechał na wózku inwalidzkim, który kilka tygodni wcześniej obudził się rano. To był zdrowy chłopiec, absolutnie, totalnie zdrowy, żywy chłopak. Obudził się rano z płaczem. Jego rodzice obudzili się, bo usłyszeli, że on krzyczy, bo nie mógł wstać z wózka. Znaczy nie mógł wstać z łóżka, przepraszam, wózek był później. Nie mógł wstać z łóżka. I jego nogi zaczęły sinieć, w ogóle był problem. Zaczęli chodzić po wszystkich lekarzy, do których mogli pójść, wszystkich specjalistów. I żaden specjalista nie był w stanie stwierdzić, jakby, co jest przyczyną. Jedyne rozwiązanie, które mieli, to to, że chcą go wstawić w gips. Rodzice pytają, na jak długo, i słyszeli odpowiedź, nie wiadomo. Ten chłopiec zaczął przyjmować leki przeciwbólowe w takich końskich dawkach, jak dorosły człowiek. I była u wszystkich lekarzy, to jak scena z Ewangelii o kobiecie cierpiącej na krwotok, była u wszystkich lekarzy, żaden nie mógł jej pomóc. I ta kobieta usłyszała, że będzie spotkanie z modlitwą o uzdrowienie w parafii, tam właśnie nad Wiślu. I mówi, no, przyszłam tam bez wiary wielkiej, ale to była moja ostatnia deska ratunku. Później, kiedy, wiecie, składała świadectwo, powiedziała, płacząc, mówiła, przepraszam Cię, Boże, za mój brak wiary, bo gdybym w to wierzyła, to wzięłabym chociaż mu buty. Czujecie? Jak idziesz na modlitwę uzdrowienia i masz wiarę, to bierzesz buty, jeśli jedziesz na wózku. Bo wiara każe ci się spodziewać, oczekiwać, że Bóg zadziała. Ona przyszła tam, mówi tak po prostu i czułam się, mówi, jak jakaś zwyrodniała matka, bo mój syn krzyczał, ludzie na nas patrzyli i ludzie z politowaniem patrzyli na mnie, w ogóle z litością, z jakimś współczuciem do mojego dziecka. Mówi, czemu ty, kobieto, tutaj go trzymasz? Jest tylu ludzi, ledwo się tu mieścisz w ogóle z tym swoim dzieckiem. I Jasiu mówił do mamy, mamo, ile jeszcze? A mama mówiła, jeszcze 5 minut, Jasiu. I tak co chwilę, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut. I kiedy wychodzę głosić konferencję, moja konferencja by wszystko popsuła, bo on by na pewno nie wytrzymał do końca. I kiedy poszedłem za poruszeniem Ducha Świętego, powiedziałem, teraz będziemy się modlić, żeby Duch Święty przyszedł do osób, które są w takim bólu, że nie są w stanie wytrzymać. Ta matka mówi, wlała się w moje serce nadzieja i wiara, że Bóg coś może zrobić. I mówi, nie położyliśmy na niego rąk, jak prosiłeś, bo ludzie położyli ręce na swoje kręgosłupy, w różnych miejscach. Nie położyliśmy rąk, bo gdybyśmy go dotknęli, wyłby z bólu. I to była prosta modlitwa, krótka modlitwa, by w imię Jezusa wszelkie przekleństwo było złamane i wszelki duch choroby by odszedł, by przyszło uzdrowienie w imię Jezusa. I powiedziałem ludziom, sprawdźcie swoje kręgosłupy. I wielu ludzi doświadczyło ulgi, bo później spływały świadectwa po wielu latach. I wtedy Jasiu mówi do mamy, mamo, nie boli mnie. A jego mama mówi, siedź spokojnie, tu nie ruszaj się, bo ona myślała, że wiecie, chwila emocji, że mu coś tam się wydaje, nie zaraz się ruszy, będzie gorzej. Mówi, siedź Jasiu, uspokój się. I go uciszała. No ale zacząłem mówić konferencję, 45 minut, jak nie więcej, a Jasiu nic nie mówi, nic go nie boli. Mama już lekko zdziwiona. Prowadzimy modlitwę o uzdrowienie, kolejna godzina. Jasiu nic nie mówi. I potem wołałem ludzi do świadectw i nagle, wiecie, wychodzi ta mama i mówi, no ja chciałam powiedzieć, jaka była sytuacja, opowiada całą tą historię. I mówi, bo mój syn Jasiu mówi, że go nie boli, to jest niemożliwe, od 3 tygodni lekarze nie wiedzieli, co się z nim dzieje, jak go leczyć, nie powiedzieli, ile to potrwa, może lata, może go sparaliżują, miał za 3-4 miesiące mieć komunię. I kiedy mama to mówi, nagle Jasiu wstaje z wózka i do nas przychodzi. Mamy to nagrane na wideo, to było w pytaniu na śniadaniu, też na śniadanie leciało i Jasiu tam był z mamą, już po iluś tam miesiącach po tym wydarzeniu. No i słuchajcie, kościół eksplodował uwielbieniem Boga, kiedy to zobaczyli. Była wielka eksplozja uwielbienia, chwały Bożej,
wszyscy się cieszyli, bo Bóg uzdrowił to biedne dziecko, które przyszło tu cierpiąc. I ja wziąłem tutaj mamy numer, bo mówię, chcę mieć z tobą kontakt, daj mi znać jutro, jak się Jasiu czuje, co się dzieje. Dzwonię do niej jutro, on mówi, Jasiu biega po schodach. Dzwonię po 2 tygodniach, Jasiu pojechał na snowboard. A wiecie, co mnie najbardziej poruszyło? Kiedy wysłała mi zdjęcie Jasia, który siedzi na fotelu, na kanapie gdzieś tam i czyta Biblię. I mówi, mamo, to ten Jezus mnie uzdrowił. I kiedy ten dzieciak kilka miesięcy później poszedł na komunię, jestem przekonany, że to była najbardziej świadoma Jezusa osoba w tamtym kościele. Bo on wiedział, kto go dotknął, on wiedział, kto go uzdrowił. I zaczęli dzielić się tym świadectwem, tak jak mówię, po tej śniadaniówce, oni szli się przygotować na swoją komunię, do fryzjera. I wszystkie fryzjerki wiedziały, co się stało, bo oglądały pytanie na śniadanie. I wiecie, co było też niezwykłego? Że mówi, zadzwoniła do nas rodzina z daleka, wierząca, chodząca do kościoła, żyjąca gdzieś tam z Panem Bogiem na zasadzie właśnie w niedzielę do kościoła. Zadzwonili do nas, mówi, oglądaliśmy pytanie na śniadanie. I mówią, no muszę wam powiedzieć, że ten Bóg chyba naprawdę jest w kościele. Zobaczcie, ludzie, którzy chodzili do kościoła całe życie, dopiero wtedy wyznali wiarę w to, że Jezus jest w kościele. Dlatego my potrzebujemy doświadczenia mocy Bożej. Potrzebujemy być ludźmi, którzy będą Boga wielbić, którzy będą w swoim życiu oddawać Mu chwałę, modląc się, ale ta modlitwa uwielbienia, prawdziwa modlitwa uwielbienia doprowadza nas do takiego miejsca, gdzie nasze życie staje się uwielbieniem, gdzie żyjemy w posłuszeństwie Duchowi i Duch Święty zaczyna dotykać ludzi i Duch Święty zaczyna zmieniać życia ludzi i do tego jesteś powołany. I kończąc, bo za chwilę chcę się z wami jeszcze pomodlić, kiedy byłem niedawno w Bydgoszczy, Pan Bóg jest niesamowity. Jak On chce mówić do swoich dzieci, to jest niezwykłe, to jest niepojęte. Prowadziliśmy uwielbienie i w trakcie uwielbienia przyszliśmy w modlitwę o uzdrowienie. I w trakcie tej modlitwy o uzdrowienie dostałem obraz, zobaczyłem kobietę, która macha swoim ramieniem we wszystkie strony. To był obraz, który miałem gdzieś w swoim sercu. I wiedziałem, że Bóg teraz uzdrawia kobietę, która ma problem z ramieniem i której nie pozwala ten problem funkcjonować w codzienności gdzieś w swoim życiu. I mówię, Boże, może tu być sporo takich osób, daj mi jakiś detal, daj mi jakieś szczegóły do tych osób, czy do tej kobiety szczególnie. I zobaczyłem obraz kobiety, która ma koszulkę w kwiatki. I zacząłem po prostu szukać, jak z mapą, nie? Po wskazówkach, gdzie ją mamy. I kilka osób podniosło ręce, bo spytałem, czy jest taka kobieta, która ma taki problem i patrzę w drugiej czy w czwartej ławce, tam chyba była kobieta właśnie tak ubrana, jak widziałem przed chwilą, przy zamkniętych oczach. I mówię, niech pani podejdzie do przodu. Ona podchodzi do przodu i pytam, co jest za pani problem? Ona mówi, jestem nauczycielką i zaczyna płakać i mówi, kiedy jestem w szkole i mam pisać na tablicy, ja nie mogę podnieść swojego ramienia, bo muszę przytrzymywać drugą ręką moją rękę, to jest dla mnie bardzo upokarzające. I miałem z tym problem od wielu, wielu miesięcy, w ogóle ciągłe rehabilitacje i problemy były z tym. I teraz pierwszy raz podnoszę swoją rękę i mogę zrobić absolutnie wszystko. I płakała ze szczęścia i mówię, Boże, 1-0, idziemy dalej, pokaż mi kogoś więcej. I nagle mam obraz osoby, która nie może otwierać swojej dłoni i prostować i zginać. I mówię, Boże, pokazałeś mi detal w pierwszym przypadku, pokaż mi w drugim. I nagle widzę znowu taką kieckę kobiecą w kropki takie po prostu. I mówię, i otwieram oczy i przychodzi kobieta jeden do jednego tak ubrana. Ja mówię, mamy ją. I co się stało? Ona mówi, miałam zwyrodnienia, nie mogłam otwierać swojej dłoni. Musiałam drugą dłonią otwierać te palce, prostować je. A teraz proszę, zobaczcie. I jakbyście zobaczyli minę ludzi, których przez te 15 minut krótkiej modlitwy, kiedy Bóg pokazywał detale i rzeczy się działy, ich wiara wzrosła do takiego poziomu, że oni spodziewali się już wszystkiego. I to jest tak mega poruszające, kiedy Bóg do nas mówi, kiedy możemy z Nim współpracować, kiedy żyjemy w Duchu Świętym. I Bóg chce do nas mówić. Bóg chce mówić do ciebie. Bóg chce, żebyś ty niósł Jego obecność. I chcę się z wami o to pomodlić, żebyśmy mogli teraz przyjąć obecność Ducha Świętego, żebyśmy mogli przyjąć Jego bliskość, żebyśmy mogli przyjąć teraz tą obecność, którą chcemy zanieść dalej. Amen? Także powstańmy.
jest jeden wymóg, żeby przyjąć nowe napełnienie Duchem Świętym. To jest pragnienie. Więc moje pytanie jest do ciebie, czy dzisiaj pragniesz? Więc jeśli pragniesz, to módl się tak, jak to pragnienie jest w tobie żywe. Więc możesz teraz wyciągnąć swoje ręce, zapomnij teraz o tym, z kim przyszedłeś, zapomnij teraz o tym, kto jest może obok, wyciągnij swoje ręce i zacznij po prostu zapraszać Ducha Świętego swoimi słowami. Podnieś swój głos i zacznij Go zapraszać do swojego życia. Zacznij zapraszać Go, by teraz przyszedł, by przyszedł tu i teraz, bardzo konkretnie. Nie módl się teraz o wszystko w swoim życiu, módl się, żeby przyszedł teraz, On wie, co robić. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Podnieś swój głos. Wołaj, przyjdź, Duchu Święty, zapraszamy Cię. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, wołamy Cię, Panie, wołamy Cię, zapraszamy Cię, przyjdź. Przyjdź, 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 wypełnij nas. Wypełnij nas, zapraszamy Cię, Duchu Święty. Wypełnij nas swoją obecnością, tak bardzo Cię potrzebujemy. Tak bardzo Cię potrzebujemy. Potrzebujemy, byś przyszedł, potrzebujemy, byś wypełnił nas tu i teraz, Panie. Potrzebujemy, Panie, przychodzimy do Ciebie z pustymi rękoma, przychodzimy do Ciebie, Panie, jak puste naczynia, a Ty przyjdź i wypełnij nas. Przyjdź i wypełnij nas. Mów do Niego, zapraszaj Go. Siria diria manarala koria siria mananana tej. Siria diria marala siria manarala mananana tej. Wołaj, wołaj, wołaj. Siria diria diria dirian diria manananana. Sirie dirie 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 manananananananana. Sirie dirie dirie sarala marala 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 marala. Sirie dirie 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 manananananananana. Sirie dirie 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 sarala manananananana. Sirie samana. Przyjdź, 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 Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, wypełnij nas swoją obecnością. Wypełnij swoim namaszczeniem i mocą. Wypełnij swoim pokojem. Wypełnij życiem. Wypełnij łaską. Wypełnij nas, Panie. Wypełnij nas, Panie. Wypełnij nas. Wołaj, jeśli pragniesz, wołaj. Jeśli nie masz w sobie pragnienia, wołaj, byś zapragnął. Ale nie bądź bierny teraz, wołaj. Siria diria 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 mana koria tiria mana siria mana koria sei. Kirie sara la makora la makora la makora la masiria. Tirie sara la mana na 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 sere le mene ne ne ne. Sirie sara la mara 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 la de. Sirie sama na 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 ne. Sirie dirie 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 dirie. Wołaj, 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 zapraszaj Go. Tęsknij za Nim. Niech to będzie Twoje największe pragnienie teraz, by Go doświadczyć, by dać się Nim napełnić. Przyjdź. Przyjdź. Przyjdź, przyjdź. Duchu Święty, wołam, przyjdź. Duchu Święty, wołam, przyjdź. Bądź jak ogień w duszy mej. Śpiewajmy razem. Bądź jak ogień w ciele mym. Bądź jak ogień w ciele mym. Rozpal mnie. Duchu Święty, wołam, przyjdź. Bądź jak ogień w duszy mej. Bądź jak ogień w ciele mym. Rozpal mnie. Z wiarą zaśpiewajmy. Duchu Święty, wołam, przyjdź. Bądź jak ogień w duszy mej.
bądź jak ogień w ciele mym. Rozpal mnie, wszechmogący Bóg jest pośród nas. Miłosierdzie Jego wielkie jest. Okazuje dobroć swoją dziś dla tych, którzy chcą miłować. Wciągnij swoje ręce i złap osobę po prawej, po lewej stronie. Powiedz za mną: Duchu Święty, przyjdź. Wypełnij mnie teraz swoją obecnością, swoją mocą, swoim pokojem. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Siria, diria, 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 siria, mananananane. Siria, diria, 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 diria. Siria, manara la coria, diera la caria, diara la coria, diara la coria. Diera la la la, diria, siria, tiria, tiria, tiria. Przyjdź z mocą, Duchu Święty, przyjdź ze swoim namaszczeniem. Niech w imieniu Jezusa Chrystusa przyjdzie Twoja moc, Twoja obecność. Duchu Święty, przyjdź i czyń w nas teraz, co chcesz. Napełniaj, jak chcesz. Przyjdź. 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 Bądź teraz w ciszy, teraz nie musisz się modlić. I z tymi wyciągniętymi rękoma po prostu oczekuj. Przyjmuj. On może przyjść jak głęboki pokój w sercu. Może przyjść jak ogień, który zacznie płonąć w tobie. On może przyjść i twoje ciało może zacząć płonąć. Ogniem, który jest ogniem Ducha Świętego. On może przyjść z radością. Po prostu mu nie przeszkadzaj. Oczekuj. Napełniaj, Duchu Święty, swoje dzieci. Cererekaria, karia, karia, karia. Tchnij swoją obecność, Panie. Więcej Ciebie, Panie. Więcej Ciebie, Panie. Więcej Ciebie, Panie. Przymnóż swojego działania, przymnóż swojej mocy, przymnóż, przymnóż, przymnóż. Sam czyń swoje dzieła, Panie, dokonuj rzeczy, które chcesz czynić w swoich dzieciach. Wierzę, że są osoby, które doświadczają teraz bardzo intensywnie obecności Ducha, bardzo intensywnie teraz coś w tym momencie się w tobie dzieje. Jeśli jesteś taką osobą, po prostu pomachaj swoją ręką tam, gdzie jesteś. Jeśli czujesz intensywnie Jego obecność, coś się w tobie dzieje bardzo intensywnie i mocno teraz. Jeśli to się w tobie dzieje, chciałem tak
sprawnie, bardzo sprawnie, by tylko te osoby podeszły na chwilę tu do przodu, stanęły w jednej linii, po prostu wyciągnijcie swoje ręce i przyjmujcie, przyjmujcie, nic nie róbcie więcej. Tylko ten krok niech będzie krokiem Twojej odpowiedzi na to, co Bóg teraz robi. Tylko te osoby, nie więcej. Wyciągnij swoje ręce. Podejdźcie bliżej, bliżej, bliżej. Każdy z was niech oczekuje. Tam, gdzie jesteś, Bóg może przyjść nagle. Może uczynić coś w tobie nagle. Przyjdź, 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 Panie. Duchu Boży, zapraszamy Cię, przyjdź, działaj, posługuj. Sam dotykaj, Panie. W imię Jezusa niech przyjdzie Twoja łaska. Przyjdź, Duchu Święty. Tchnij, Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź i wypełnij. Wypełnij Panią swoją mocą, obecnością. Dotykaj tak, jak chcesz, Panie. Dotykaj, wypełniaj, Panie, wypełniaj sobą. Niech płynie Twój ogień, Twoje życie, Panie. Niech Twój ogień płonie, Panie, życie. Wierzę, że Pan mówi, że były rzeczy, takie obszary w Twoim życiu, w których czułaś się wypalona, czułaś się jakaś zmęczona. Dzisiaj wierzę, że On przychodzi i daje Ci nowy ogień, daje Ci nową pasję, że pasja, która w jakiś sposób się skończyła, pasja, która w jakiś sposób była przygaszona, On dzisiaj przychodzi, byś zaczęła z powrotem żyć, z powrotem czuć wiatr w żaglach. Dziękuję Ci, Panie, za to, że ją dotykasz. Dziękuję, że tym słowem ją dotykasz, Panie. Dziękuję Ci za to, że ona zobaczy wejście z powrotem na miejsce posługi, na miejsce, Panie, życia z Tobą. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że odnawiasz jej siły, że przywracasz jej, Panie, godność też i poczucie bycia wartościową, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty dzisiaj też przychodzisz, by odrodzić ją, odnowić ją, Panie. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że jej wartość jest w Tobie. Jej życie jest w Tobie. Jej przyszłość jest w Tobie. Widzę takie myśli w Twojej głowie, zastanawiasz się, co dalej, co będzie później, jak żyć, po co żyć, czy to ma sens w ogóle wszystko, to robienie tego wszystkiego. I Pan dzisiaj przywraca Ci ten sens. Panie, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to. Panie, dotykaj. Was wszystkich proszę, módlmy się w Duchu Świętym teraz w językach. Shiria diria 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 peria mananana koria diria 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 diria. Więcej, Panie, dzięki Ci, dzięki Ci, dzięki Ci, dzięki Ci za łzy, dziękuję Ci, Panie, za wolność, dziękuję Ci za Twoją obecność, dziękuję Ci, Panie, dziękuję Ci, Panie. Kiria mananana koria mananana. Sirie dirie 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 dirie. Panie, dziękuję Ci za to, że marzenia, które wydawało się, że umarły, one nie umarły. Dziękuję Ci, Panie, że te marzenia, które były w jego sercu, one nie umarły. One nie są już jakieś stare i przestarzałe, Panie, dziękuję Ci, że Ty ożywiasz, Panie, ożywiasz, przywracasz życie, przywracasz życie. Przywracasz życie i przywracasz te marzenia, Panie. Dziękuję Ci za to, że to, co dopiero to, co widział, jest niczym w porównaniu do tego, co zobaczy. Dziękuję Ci, Panie, że marzenia, które włożyłeś w jego serce się zrealizują. Panie, błogosławimy, błogosławimy Cię, błogosławimy Cię. Tchnij więcej, daj więcej, daj więcej. Kisiria, diria, 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 diria. Shiria, diria, 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 diria. Koria diria mananana dir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 i
diria, 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 diria. Wypełnij, dotykaj, dotykaj, namaszczaj. Kuria, diria, 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 diria.
Siria, tiria, tiria, barala, koria, tiria, tiria, tiria. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Wypełnij, wypełnij, wypełnij. Koria, tiria, 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 tiria. Dziękujemy Ci, Panie, za to, co czynisz, za to, co robisz, Panie. Błogosławimy Cię. Błogosławimy Cię. Koria, siria, tiria, tiria, tiria. Sam działaj, sam posługuj, Panie, sam dotykaj. Kiria, tiria, 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 siria. Dziękujemy Ci, Panie, że zmieniasz, że leczysz, że uwalniasz teraz, że dajesz nowe życie, to, co dawne minęło, Panie, i czynisz wszystko nowym, wszystko nowym, wszystko nowym. Dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, Panie, za życie, które przynosisz, Panie, błogosławimy Cię. Tchnij swoją obecność. Kira la 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 tiria. Sirie, diria, 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 diria. Wylewaj swoją obecność, Panie, na każdą osobę, która tu jest. Wylewaj swoją obecność na każdą i każdego. Dziękuję Ci, że Ty nie pomijasz nikogo. Nie pomijasz nikogo. Wierzę, że jest tu jakaś osoba, która ma jakiś poważny problem gdzieś w swoim brzuchu, w okolicach brzucha gdzieś mniej więcej. To jest jakaś bardzo poważna rzecz. Może to być jakaś rzecz, nie będę sugerował, coś ważnego, coś takiego poważnego. To jest poważna dolegliwość. Jeśli jest ktoś taki, podnieś swoją rękę tam, gdzie jesteś. Jeśli jest ktoś taki, połóż swoją rękę po prostu w tym miejscu, gdzie jest ten problem. I Panie, w imieniu Twoim, w imię Jezusa Chrystusa ogłaszamy Twoją moc, Twoje uzdrowienie, ogłaszamy dzisiaj moc imienia Jezus. Niech wszelka choroba, słabość, dolegliwość odejdzie. Przyjdź, Panie, do tych, którzy gdzieś mieli w tych okolicach zdiagnozowane jakieś guzy, w imię Jezusa. Niech te guzy znikną i wszelki rak, nowotwór straci swoją moc w imię Jezusa. Przyjdź też do tych, Panie, którzy cierpieli na jakieś problemy, też do osób, do kobiet, które cierpiały na problemy, niż kobiece w imię Jezusa. Bądźcie wolne od swojej niemocy. Niech wszystko wróci na miejsce i wszelka nieuleczalna choroba niech straci swoją moc. Niech w imieniu Jezusa Chrystusa wszelka choroba, która miała prowadzić do śmierci. My dzisiaj tak jak Ty, Jezu, przeklołeś tą roślinę i ten figowiec, tak my, Panie, teraz w Twoje imię przeklinamy wszelką chorobę i śmiertelną chorobę, wszelkiego guza i raka i nowotwór i niech on uschnie w imię Jezusa, jak stało się to z figowcem, na Twoje słowo. Niech w imię Jezusa przyjdzie życie i uzdrowienie do naszych ciał i organizmów. I dziękujemy Ci, Panie, za łaskę, którą wylewasz i za Twoją obecność, którą nas napełniasz. Przez moc imienia Jezus. Możesz powiedzieć za mną: Jezu, dziękuję Ci za wszelkie błogosławieństwo, za wszystko, co mi teraz dałeś i za owoce, które zobaczę. Bądź uwielbiony, Panie. Amen. Możemy oddać Panu Bogu chwałę oklaskami. Amen.